Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy, jak Rosjanie będą ratować Jarosława Kaczyńskiego i ich ukochany rząd PiS. Podpowiedź, jak to będzie wyglądało, dał nam Ramzan Kadyrow. To jest taka maskotka Władimira Putina. Prezydent, taki dyktator prokremlowskiej autonomicznej Republiki Czeczenii. Ja przypomnę, w Czeczenii w latach 94-96 miała miejsce wojna numer jeden, po której Czeczeńcy praktycznie uzyskali niepodległość poza międzynarodowym uznaniem. Następnie w 1999 roku pod fałszywym pretekstem zamachów terrorystycznych, o które oskarżono Czeczenów, a tak naprawdę tych zamachów dokonała Federalna Służba Bezpieczeństwa na rozkaz ówczesnego premiera, kandydata na prezydenta Władimira Putina, który dzięki tej operacji po prostu dostał małą zwycięską wojnę. Ludzie byli zagrożeni, a on ogłosił, że będzie dopadał i mordował terrorystów nawet w wychodkach. Klasyka inżynierii, taka prosta, toporna inżynieria społeczna w wykonaniu byłego kagibisty. Kiedy na początku XXI wieku uciekinier z Rosji, z rosyjskich służb, pułkownik FSB, wcześniej też pracujący dla KGB, Aleksander Litwinienko napisał książkę z historykiem Jurijem Felsztyńskim, dotyczącą właśnie tych fałszywych zamachów pod hasłem wysadzić Rosję, no to podpisał na siebie wyrok śmierci. Parę lat później w Londynie otruli go agenci rosyjskiego wywiadu i zrobili to nie jakoś tak prosto, że po prostu zabili, tylko potraktowali go bronią za kilkadziesiąt milionów złotych, tak żebyście Państwo zrozumieli, no wydać kilkadziesiąt milionów złotych po to tylko, żeby zabić człowieka, chodziło o Polon, dlatego że on się po prostu cierpiał katusze. To jest taka broń, że człowiek modli się o śmierć albo strzał w tył głowy. To jest jedna z takich tortur, że podajesz człowiekowi coś takiego i potem mówisz że jak będzie grzeczny i powie wszystko, co wie, to dostanie pistolet, żeby się zastrzelić. Albo że go zastrzelisz, no bo to jest taki ból, drodzy Państwo. I on się rozpadał na, Litwinienko się rozpadał na oczach świata i miał być takim ostrzeżeniem, że nie wolno drażnić Putina, nie wolno zaczynać tego typu w ogóle planów, działań. Po tym wydarzeniu, mimo że władze brytyjskie prowadziły śledztwo, które doprowadziło ich do najbliższego współpracownika Putina, który był po nim szefem FSB, mówimy o Mikołaju Patruszewie. I tutaj jest, drodzy Państwo, taka historia właśnie, w której Rosja pokazuje, na co ją naprawdę stać. I w tamtym czasie, 20 parę lat temu, kiedy Rosja pacyfikowała Czeczenię, już nowy minister u spraw zagranicznych u Władimira Putina, Ławrow, porównywał sytuację, poparcie polskie dla sytuacji w Czeczenii do poparcia Rosji żądań niepodległości przez Górny Śląsk, przez Śląsk w ogóle cały. On tak porównywał, jakbyście wy się poczuli. I teraz Ramzan Kadyrow ogłasza, że w lipcu jest doroczny Marsz Autonomii Śląska. No i oni uważają, że powinno się odbyć referendum na tego, czy Ślązacy chcą być autonomią, czy chcą być niepodlegli od Polski. To z pozoru tylko taki funkcja nowego Żyrinowskiego. Władimir Żyrinowski to był taki rosyjski nacjonalista na smyczy Kremla. Człowiek między innymi, który proponował i robił różne rzeczy, co do których Kreml nie chciał się osobiście podpisać. On między innymi publicznie pytał Polskę, czy nie chce wrócić na stare śmieci do Lwowa i okolic. To była bardzo poważna propozycja i w ten sposób oni sondowali, kto się odezwie, kto się zainteresuje, jaki jest rezonans w Polsce społeczny takich wistów. I teraz jest właśnie wist do wszystkiego rodzaju masy
agenturalnej, ludzi, którzy poszukują emocji, no właśnie niepodległy Górny Śląsk. Dlaczego jest to prezent, w ogóle Śląsk niepodległy? Dlaczego jest to prezent dla Władimira, dla Jarosława Kaczyńskiego od Władimira Putina? Bo Jarosław Kaczyński potrzebuje zadymy na wybory. Jarosław Kaczyński potrzebuje właśnie między innymi zadymy związanej z Marszem Autonomii Śląska. Prywatnie jeszcze Jarosław Kaczyński, jak wiecie Państwo, dał dowód tego, że nie lubi Śląska. No jeżeli polityk, który, przepraszam, nie jest debilem, a my głosząc różne prawdy na temat Jarosława Kaczyńskiego, tak byśmy go nie określili. Natomiast co jakiś czas daje o sobie poznać brak kontroli, no, kiedy on to powiedział, że ruch autonomii Śląska, to znaczy ruch śląski, to jest po prostu ukryta opcja niemiecka. No, czym obraził wiele osób, która uważa się po prostu za Ślązaków, a nie uważa się ani za Niemców, ani za Polaków. To są takie osoby. Przedwojenna Polska to szanowała, przedwojenny Śląsk miał autonomię. Ktoś może powiedzieć, i komu to przeszkadzało. Natomiast taka centralizacja to jest właśnie takie pomysły PiS-u, więc moment, w którym taki człowiek, który, no, mówmy się, do toalety chodzi za pozwoleniem od Putina, postać karykaturalna, śmieszna, taki kurdupel na koturnach, tam on w takich chodzi naprawdę jakichś gigantycznych obcasach, tam kilkunastocentymetrowych, z jakimiś takimi ochroniarzami i no, generalnie zachowuje się, jakby wygrywał wojnę w Czeczenii. Znaczy w Czeczeniu, jakby tymi swoimi Czeczeńcami wygrywał wojnę. Jego armia ma takie fajne pseudo wśród Ukraińców TikTok Army, dlatego że oni pokazują, jak strzelają w powietrze, robią filmy 10-15-sekundowe, czasami 30, i pokazują, jak tam dzielnie strzelają, tylko ni cholery nie wiadomo do czego i po co, ale to tak ma groźnie wyglądać. No. I tym wszystkim zarządza właśnie Rahman Kadyrow. No człowiek, drodzy Państwo, no po prostu taka karykatura dyktatora z filmów o dyktatorach. To po prostu ten koleś mógłby po prostu żywcem w każdej farsie zagrać. I, albo powiem tak, gdyby ktoś zagrał jego, odtwarzał jego dokładne gesty i słowa, to wszyscy by doszli do wniosku, że scenarzysta przegina. No i taką pomoc chce rzucić Jarosławowi Kaczyńskiemu Władimir Putin, ale tonący brzydko się chwyta. Drodzy Państwo, ja przewiduję, że PiS zacznie w lipcu robić dwie rzeczy. Z jednej strony zacznie z okazji, wtedy będzie 80-rocznica kulminacji tak zwanych rzezi wołyńskich, czyli mordowania Polaków przez ukraińskich nacjonalistów. I to będzie pierwszy etap do tego, żeby podgrzać w Polsce atmosferę. Co prawda nie wiem, kto się tym zajmie, bo jak nie ma Jacka Kurskiego, przepraszam, a to trzeba jednak wyjątkowych skurwysynów, żeby takie rzeczy robić, ale być może Jarosław Kaczyński znajdzie tych, którzy godnie go zastąpią. No i drugą właśnie wersją moim zdaniem będzie szczucie tutaj na Ślązaków. Jarosław Kaczyński już wie, że tam niewiele nie ugra, to będzie starał się po prostu pokazać się jako zwolennik obrony całości terytorialnej państwa. Tomku, bo ty zdaje się masz jeszcze tutaj trochę informacji mniej oczywistych niż to, co ja powiedziałem, bo to, co ja powiedziałem, to widać, drodzy Państwo, tak na pierwszy rzut oka. Szanowni Państwo, o stosunku Jarosława Kaczyńskiego do Śląska świadczyło chociażby to, kiedy on no, celowo zdeprecjonował pracę górników z Górnego Śląska, kiedy był na tych swoich rewiach w województwie lubelskim. No i rozmawiał między innymi z górnikami z Bogdanki, z górnikami z tych kopalni, które znajdują się właśnie w województwie lubelskim, ich gloryfikując, a obniżając rolę tego, że tak powiem, tej ciężkiej pracy i zasobów węgla, które znajdują się na Górnym Śląsku. No, to było tutaj, no Kaczyński, sami wiecie, to nie jest genialny strateg, pokazał, co go boli. On nie może również przeboleć tego, że de facto stracił władzę. Stracił tam władzę, bo samorządowcy powiedzieli mu nie. Ma teraz bardzo poważny problem również już ze wszystkimi górnikami.
Nawet ci górnicy z Bogdanki zrobili sobie, delikatnie mówiąc, z niego jaja. To znaczy, organizując ten, Górnicy Solidarności, organizując ten ślub pana Basi, czyli pana Moskala, w karczmie piwnej z górnikiem, z mężczyzną, no sami państwo wiecie, no dla Jarosława to był policzek. Ewidentnie to było skierowane w tym kierunku. Wywiórki mówią, że to był taki cichy przekaz pana Dudy, czyli szefa Solidarności, że on no, nie zgadza się na to, żeby tutaj jemu ktoś odbierał jego tutaj frukta, które on ma, i żeby ktoś mu tutaj wchodził i mącił, tak, bo tutaj w tej chwili, szanowni państwo, Jarosław Kaczyński już nie rządzi, tutaj rządzą poszczególne frakcje, a pan Duda sądzi, że jest niezatapialny i po zmianie władzy w dalszym ciągu będzie trzymał ten swój folwark, bo ci ludzie za czasów Kaczyńskiego, zobaczcie państwo, oni uważają, że nie mają prywatne firmy, to są ich prywatne firmy. Obajtek uważa, że Orlen jest jego. Nie, modli o to, żeby tak było. On uważa, że on z Orlen. Poszczególni ci oligarchowie, których on już tak powiem mianował, to uważają, albo są, nie wiem, jakimiś takimi książętami w tych województwach, albo są jakimiś rzeczywiście szefami prywatnych firm w tych ministerstwach. Oni zwariowali, oszaleli. No widzicie państwo, co robi Czarnek. No Czarnek jeździ, rozdaje pieniądze i on wychodzi i mówi, że eksperci, no eksperci, to dobrze, że eksperci mówili inaczej. Większych ekspertów, ale on zadecydował. I to jest pokazany pewien mechanizm, ale wracamy do Śląska. Szanowni państwo, Jarosław Kaczyński już od dawna miał obsesję na punkcie Śląska. Coraz bardziej chcieli ograniczać chociażby rolę tych posłów ze Śląska do parlamentu, tą mniejszość niemiecką. Jarosław Kaczyński chciał pokazywać, rzeczywiście chciał Niemcom grać na nosie. To jest ten element tej fobii. Rewelacyjnie odczytał to oczywiście Władimir Putin i mówiliśmy, no robi to, czego się spodziewaliśmy. Nie może nic zrobić z uchodźcami. A wiecie państwo, dlaczego nie może zrobić z uchodźcami? Już nie może przy tym płocie dla żubrów Wąsika nic zrobić, bo przecież ci uchodźcy to nie są idioci. Na całym świecie już tutaj widać, że tutaj jest wielki problem. Nie ma po co do Polski przyjeżdżać, już nawet nie dlatego, że jest ten płot. Tylko u nas jest bida. U nas jest słabo, no to trzeba jechać gdzie indziej. Do nas nie ma po co przyjeżdżać, tutaj nie ma ich po co wysyłać. To nie jest to, kiedy Polska była już postrzegana, że no jest takim tygrysem gospodarczym w Europie i będzie tutaj coraz lepiej. Teraz no to będzie tylko gorzej. Polska to, no, czy uchodźcy chcą uciekać do Rosji? No, szanowni państwo, nie, to jest bardzo proste, dlatego już Kaczyński wie, że tutaj z uchodźcami już nie będzie problemu. Nie będzie problemu. Znaczy, wiesz, no jednak jest, powiem tak, nie da rady też tak nakręcić, bo mamy tutaj siły sojusznicze. Nie jest tak prosto nakręcić po prostu to, co oni zrobili, gdzie tak naprawdę nakręcali. Tam była ustawka z Łukaszenką. Takim śladem tej ustawki jest korespondencja Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera Morawieckiego, który, uwaga drodzy państwo, w czerwcu 2020 roku pisał w swoich mailach opublikowanych właśnie na tej słynnej poufnej rozmowie, teraz to jest poufna rozmowa top bodajże, tam różnie tam przeskakuje rozszerzenia, bo im blokują, no i tam ujawniono, że on pisał o jakichś dziwnych rozmowach z Łukaszenką. Łukaszenka wtedy przygotowywał się do sfałszowania kolejnych wyborów prezydenckich i właśnie był w trakcie zamykania do więzienia na wieloletnie więzienie swojego głównego kontrkandydata. Zresztą podobnie jak to zrobił Erdogan w Turcji teraz ostatnio, gdzie wsadził kolesia na bodajże tam chyba 2,5 czy 3 lata więzienia. Uwaga, za obrazę członków komisji wyborczej. No to jest takie ma poczucie humoru, no drodzy państwo. No.
To jest takie coś, do czego dąży w Polsce Jarosław Kaczyński. On uważa, że skoro Erdoganowi się udało, to on też umie. On też by chciał mnie i Tomka wsadzić do jakiegoś pierdla, najlepiej bez pryczy, tak jak zrobili Januszowi Szpotańskiemu, który napisał słynny wszystkim polecam, drodzy Państwo, i towarzysza Szmaciaka. Wiele osób nie wie, skąd się to określenie wzięło. No, towarzysz Szmaciak to jest właśnie z poezji zaangażowanej Janusza Szpotańskiego, który, co tu dużo kryć, też był szachistą. Szpot, który był nawet trzykrotnym mistrzem Warszawy. Co prawda, kiedy ja już grałem, to już dawno nie grał, aczkolwiek zdarzało mu się przychodzić kibicowi na zawody w Warszawie. Zmarł na początku tego stulecia. Genialna postać, natomiast napisał właśnie operę Cisi i Gęgacze, za którą dostał 3 lata więzienia, drodzy Państwo. 3 lata więzienia. Państwu książkę pana Łozińskiego i Rachmana, Raport Gęgaczy. To też właśnie tutaj odnosi się do tego. Krzysztof Łoziński, pracowałem w tygodniku O Wprost. kłamstwach, manipulacjach, prawdziwych zamierzeniach środowiska PiS. Tak. Tak, tak Ty mówię, że. znasz, Janku, tak. Nie, no ja pracowałem z Krzysztofem w tygodniku Wprost. Krzysztof jak zwykle miał alergię na komuchów, więc długo w tygodniku Wprost nie wytrzymał. Bo tygodnik Wprost, drodzy Państwo, był antykomunistycznym pisemem należącym i zarządzanym przez byłego pierwszego sekretarza KC do spraw propagandy. Ale to wy byliście komuchy, nie on, Jan. To wy Tak, byliście. zdecydowanie. Byliśmy polskimi inżynierami, którzy sprzedają mu buble. Drodzy Państwo, ja Byłeś miałem. 12-letnim komuchem, już zaczynałeś być komuchem, jak miałeś 10 lat chyba, tak? Znaczy, tak musiało to być, no, z jego tego. Natomiast on tak nas, 20-latków, rzeczywiście wyzywał od komuchów. Natomiast to w ogóle, drodzy Państwo, było zabawne, bo jego pierwszym zastępcą, to dosyć szybko ustaliłem, był człowiek, który w Wojsku Polskim, mówię o Piotrze Gabrielu, był oficerem politycznym, takim sobie między innymi, który wygrał konkurs wiedzy o PZPR-ze. To jest w jego teczce, która lata po internecie. No, bardzo sympatyczna historia, że właśnie tak panowie się nawrócili na kapitalizm. I tak się zaczęli być specami. No to, tak jak teraz, to jest równie zabawne, jak Marek Król w telewizji propisowskiej po prostu występuje jako ekspert od zamachu w Smoleńsku, ale też ekspert, uwaga, od postkomunistycznej opozycji. Ja z kolei pamiętam, że to się wszystko bierze z tego, że Marek Król było tak. Najpierw postawił, za moich czasów, to w tygodniku Wprost, to się przestawiał, jak ja się tam pojawiłem, to się przestawiał z upadającego AWS-u. To się przestawiał z upadającego na AWS-u na SLD. I ponieważ SLD wtedy brało wszystko, no to poszli i wynegocjowali przeprosiny za słynne teksty o tym, że Miller, Cimoszewicz, Kwaśniewski to są agenci KGB, więc jakoś tam załatwili, że tam jakiś Miller to przeprosił ich, znaczy przyjął przeprosiny ich za te teksty, żeby przyjął Człowieka Roku w 2001 roku. Przyjął. Notabene pamiętam, bo to wtedy pismo sprzedawało ponad 200 tysięcy, grubo ponad 200 tysięcy egzemplarzy, tego było dużo. Pamiętam, że ludzie nam wysyłali, mieliśmy taką tablicę i między innymi trochę przeze mnie ją straciliśmy, bo ja przyklejałem wtedy te listy, co przychodziły od ludzi, czasami maile, ale jeszcze rzadko. Przychodziły listy pod hasłem, że wziąłem wasz tygodnik z Leszkiem Millerem, wrzuciłem u siebie na tył samochodu i wisicie mi za tapicerkę, bo mam całą zapaskudzoną wazeliną po prostu. Wylała się po prostu z tego. I takie były po prostu setki listów do tygodnika po prostu, no bo ten numer rzeczywiście był żenujący. I to były właśnie takie pomysły Marka Króla, żeby się przestawić na władzę. Więc po okresie, ale to też było śmieszne, bo po jakichś 2 latach robienia dobrze SLD-ówkowi nastąpiła zmiana warty i było, no, nastąpiło wielkie, ostre jebanie SLD. I jakoś tak Czyli między. co, niedługo Donald Tusk znowu człowiekiem Ale nie wiem, wiesz, wprost, tak? Marek Król to już jest chyba ostatnia. Jarosław Kaczyński jest jego ostatnią miłością, bo za rządów Platformy Obywatelskiej on się nie przestawił, się nie zdążył się przestawić. Nie wiem, czy on już nie może po prostu się zmieniać frontu. Być może Jarosław Kaczyński włączył mu taki jakiś po prostu moduł zmiany, bo Marek Król wcześniej miał taki instynkt samozachowawczy, że się nie kładł się do grobu z bohaterami własnych opowieści. No i właśnie ja pamiętam, jak w 2005 roku Staszek Janecki z Piotrem Gabrielem robili wszystko, żeby było dobrze Platformie, bo Platforma miała wygrać wybory.
Ja już wspominałem na tej antenie, że Staszek Janecki, który dzisiaj jest specjalistą od robienia łaski Jarosławowi Kaczyńskiemu i PiS-owi, tu nawiązuje do słynnego robienia łaski Amerykanom, której to robienie łaski mówił polityk, którego uwielbiam czytać i słuchać, czyli Radosław Sikorski. On twierdzi, że po prostu on mówi szczerze. Ja się obawiam szczerze, że gdyby Radosław Sikorski powiedział coś, co naprawdę wie, co mówi szczerze, to mogłoby się nie skończyć na burzy twitterowej. Więc ja mówiłem, że on pewnie mówi prawie szczerze, mówi szczerzej niż inni politycy. Natomiast no, rzeczywiście czytanie go jest o tyle zabawne, że ma większą dozę szczerości w tych swoich wypowiedziach niż wszyscy inni politycy. No więc to było tyle o robieniu łaski, no więc Staszek Janecki mi zablokował ten tekst, mówiąc, że za mało dopierdoliłem Jarosławowi Kaczyńskiemu. No a chwilę później wprost przeszedł pod wpływy pisowskie i drodzy Państwo, to było tak, że PiS, że wprost się skrobił po prostu pismem obrzydliwie propisowskim. To znaczy, ja wtedy sobie żartowałem, bo mi popatrzono, mówiono, że patrz, jak dział krajowy ma newsy. Ja mówię, że to nie jest dział krajowy, to jest, weź tam, mówię, przywal tabliczkę Ziobro 24. Dziennikarze jeżdżą ci w Aleje Ujazdowskie, biorą te teczki, kurczę, od biura prasowego albo od Ziobry. Przyjeżdżają, wysyłają pytania albo nie i drukują jakieś tam informacje z prokuratury. No to gdzie tu jest dziennikarstwo? No to jest jakiś, czy to w ogóle to jest po prostu słup ogłoszeniowy po prostu ministerstwa? Różnica, bo ja tak wracam, różnica pomiędzy Radosławem Sikorskim i jego najbliższymi, a tutaj tą całą ekipą tej bandy Jarosława, tej śmiesznej bandy Jarosława jest to, że pan minister przydatnie szczęśliwy, że jedzie i rozmawia z ludźmi z Białego Domu i mówi, że spotkanie było tam pół godziny, 45 minut, przedłużyło się, a pani N. Applebaum idzie i z marszu rozmawia godzinami, kiedy No ale to potrzebuje. on przecież ona jest doradcą, przecież to No ujawnili. to właśnie Ona mówię, jest doradcą to jest taka Bidena. różnica, no. To wiesz, Jest doradcą Bidena, więc to jest naprawdę, no to jest dziennikarz, którego czyta tak. się. Różnica. Ale wracamy do Rasiu. Wracamy do Tak, Rasiu. wracamy do Rasiu. Nie, bo ja tylko chciałem powiedzieć właśnie o tym, już kończąc, Marku Królu, który jest właśnie takim, że on wtedy ich przestawili właśnie na wielbienie PiSu. Ja byłem wzywany, drodzy Państwo, na dywanik, czego ja tego PiSu się tak czepiłem. Ja się śmiałem z nich, że jesteśmy awangardą rewolucji pożartą przez własne dzieci, czyli byliśmy kopani przez tych kolesi za promowanie PiSu, a teraz jesteśmy zwalczani przez nich za atakowanie PiSu. Mnie się zawsze przypominał żart z czasów stalinowskich w Rosji. Jak jeden koleś w więzieniu, każdy mówi, za co siedzi. To jeden pisze i mówi, że siedzę za to, że atakowałem Radka. Radek, Karol Radek to był taki rewolucjonista. A ty za co siedzisz? A ja siedzę za to, że chwaliłem Radka. A trzeciego się pytają, a ty za co siedzisz? A ja jestem Radek. I to jest właśnie żarcik polegający na tym, że tam były prawda różnych etapów. No więc ta prawda różnych etapów jest synonimem PiSu, drodzy Państwo. Jarosław Kaczyński, tylko jemu się kończą teraz tematy do dzielenia Polaków, dlatego on na pewno skorzysta z tej takiej podpowiedzi Rosjan, a może by tak po prostu rzucić się na Śląsk. Ja przypomnę, on po prostu powiedział, że śląskość to jest zakamuflowana opcja niemiecka. I no, to był 2011 rok, on się z tego nigdy nie wycofał. Potem co tylko tam tłumaczył, że jemu chodziło o śląskość w wydaniu ruchu Autonomii Śląska. Natomiast prawda jest taka, że Jarosław Kaczyński ma taką toporną wizję historii, zakładając, że on w ogóle ma jakąś wizję. I dla niego po prostu on chce być takim piastowskim królem, który po prostu będzie tutaj wyrzucał, nie wiem, karał głową tych, co nie są w stanie powiedzieć Soczewica, Kołomiele, Młyn, tak? Jak to było po buncie wójta Alberta, gdzie mieszczan niemieckich, którzy nie potrafili tego powtórzyć, podobno ścinano. I to jest tak. Podaj, ja pozywam, a ty pobrusaj, tak, to może być jeszcze prędzej on tutaj. Nie, Czy jak inaczej chodzi było? o to, że Jarosław Kaczyński szuka tego. Więc ja podaję podpowiedzi o tym, że on będzie próbował coś robić na 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, że będzie próbował tutaj inicjować polsko-ukraińskie starcia. To słyszeliśmy od naszych wiewiórek, że w 2022 się nie udało, to wrócą do tematu w 2023 tuż przed wyborami. Słyszeliśmy właśnie też o pomyśle autonomii śląskiej.
Oni chcą po prostu, krótko mówiąc, rozpętać jakąś histerię, jakiś konflikt, jakąś wojnę. ABW, Janku, ABW od 2016 roku bardzo mocno pracuje na kierunku tutaj właśnie Rasiu. I Jarosław Kaczyński lubi, jego otoczenie lubi słuchać o tym, jakie to jest duże zagrożenie i jak oni tutaj przeciwdziałają. To jest dla nich niezwykle ważne. To My też musimy Państwu powiedzieć, że służby pisowskie zaczęły działać trochę jak taka wróżka. No bo jak działa wróżka? Wróżka działa w ten sposób, drodzy Państwo, no bo przewidywanie przyszłości jest bardzo takim zawodem ryzykownym. I powiem sobie tak, gdyby jakaś wróżka umiała przewidzieć przyszłość, to nie musiałaby siedzieć i wróżyć ludziom, tylko prochowałaby sobie, wypełniła sobie kupon totolotka i miała po prostu problem z głową. Ale są ludzie, którzy chodzą do wróżek, no, bo te wróżki po prostu przychodzą i potwierdzają im te rzeczy, o których oni wiedzą. wiesz, był taki człowiek, który mówił, że testuje wróżki, bo jak idzie i tam do niej stuka, a ona mówi, kto tam, to on odchodzi, mówi, to jaka ty wróżka jest, jak nie wiesz, kto przyszedł. No I to właśnie. tak. Drodzy Państwo, w każdym razie wróżki to są dopiero współpracownicy służb specjalnych. Dość powiedzieć, że kiedy w 2007 roku trwała słynna operacja wymierzona afera gruntowa, to w ściśle tajnych dokumentach dotyczących rozpracowania Janusza Kaczmarka znalazły się notatki funkcjonariuszy i uwaga, koszty do rozliczenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja wiem, że to będzie trudne do uwierzenia, ale proszę mi wierzyć, że to jest procentowo prawda, którzy poszli do wróżki na ulicę Puławską, do pewnej takiej pani i poprosili o charakterystykę Janusza Kaczmarka, jego relacji rodzinnych, no i generalnie przyszłość figuranta. I to, drodzy Państwo, wiem, że pan mecenas Kaczmarek chciał to kiedyś odtajnić, ale w końcu niestety te osiągnięcie służb podległych Mariuszowi Kamińskiemu zostało na zawsze tajne, czyli po prostu wykorzystanie metod paranormalnych w pisaniu tutaj, w robieniu tutaj śledztw. Himmler, Hitler, no wiesz, no Nie, to tutaj zdrowe, po prostu. operacyjne. Drodzy Państwo, aż się boimy, drodzy Państwo, czy przypadkiem na naszym kierunku nie są teraz używane jakieś tutaj moce tajemne. Więc ja tam, jakiś Jarosław z jakąś laleczką wodu tam. Nie, tam jest taki coś w rodzaju masażysty Kerstena, ale on nie jest masażystą. Znaczy masuje, ale przy okazji jeszcze płacze i mówi. Ja Tomku, z racji tego, że nie chce mi się nagrywać od początku, poproszę cię, żebyś nie rozwijał tego wątku. Nie, już nie będę, nie, już nie, dalej nie będę mówił. Więc w każdym razie. Nie będę mówił, że jest z miasta, które jest niedaleko księdza Rydzyka, no to już więcej nie powiem. I w każdym razie, Państwo, jak my tu mamy prowadzić poważny program publicystyczny? Mogę Janku, żebyśmy tutaj zrobili taki przerywnik, taki, żebyśmy sobie zażartowali. Mogę Państwu powiedzieć coś, co mnie rozbawiło. Przeczytałem taki dowcip o PiSie. Jak Baca zapisał się do PiSu, słyszeliście Państwo na Twitterze pani Maryli 1900, Maryla 1956. I to jest tak. Baca zapisał się do PiSu. W karczmie sąsiad pyta go. Wicek, Jądruś, dyć ty zawsze byłeś za PO. Co ci się stało? Jądrek, ano widzi z Wicuś, Maryna mi się z kochankiem, łajdacy. Syn Jątek w kryminale za kradzieństwa siedzi. Córka Hanusia, siepsy, zakopiance, prostytuuje. Tom sobie pomyślał, zobaczy ta kurwy, kto komu winksego wstydu narobi. Tak, to szanowni państwo, to jest dowcip, ale to naprawdę Polacy umieją zobrazować rewelacyjnie w kilku słowach, co się w tej chwili dzieje i to się wbrew pozorom odnosi do tej cudownej koncepcji, o której mówimy, żeby uratować sobie dalej władzę po tych rozruchach śląskich, które mogą nastąpić latem, no których już powiedział Kadyrow, bo już wie jak będzie, prawda? Tak, tutaj Rozruchy jak rozruchy. Oni po prostu chcą dać pretekst Jarosławowi Kaczyńskiemu do pokazania siły. Ja przypomnę, w 2005 roku na finiszu kampanii wyborczej i pojedynku Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim
dopuszczono się do fejkowego zamachu, to się nazywało gay bomberów, bo tak się określili ci rzekomi zamachowcy, którzy protestowali przeciwko znanemu homofobowi Lechowi Kaczyńskiemu w ten sposób, że rozłożyli atrapy bomb w całej Warszawie. I przez kolejne 3 dni Lech Kaczyński nie jako kandydat na prezydenta, tylko jako Lech Kaczyński wychodził i opowiadał o tym, jak on będzie silną, twardą ręką zwalczał tutaj terrorystów. Oczywiście. Nie mieli wtedy Stańczyka, nie mieli wtedy tych oszołomów swoich, wiesz, w służbach tak opanowanych. Było ciężko zrobić to, co mogą zrobić teraz. Także, szanowni państwo, to nie są oszołomy. Teraz jest taka prawda, że głównie to, co ich powstrzymuje, to jest obecność tutaj w dosyć dużej ilości zachodnich sojuszniczych służb specjalnych, które im patrzą na ręce. Co się zresztą bardzo Jarosławowi Kaczyńskiemu nie podoba, ponieważ on generalnie uważa, że on wygrał, że on na wyborach wygrywa prawo robienia z nami przez 4 lata, co mu tylko żywo się podoba. I że te wygrania tych wyborów domagają się, znaczy dają mu też prawo wsadzania do pierdla, komu się podoba. To jest generalnie pomysł Jarosława Kaczyńskiego. Więc jego nowoczesna demokracja polega na tym, że jak wygrywasz wybory, to możesz robić wszystko. Jak wybory przegrywa PiS, to wtedy trzeba prowadzić normalną, demokratyczną grę polityczną i nie wolno wsadzać PiS-u do pierdla, bo PiS jest opozycją, a opozycji się do pierdla nie wsadza. On tylko Jarosław Kaczyński to może. Powiem szczerze, mnie śmieszy i nawet trochę cieszy taka wiara w to ich, że oni siedzieć nie pójdą. Ja wiem, się śmieję, drodzy Państwo, bo my już tutaj poinformowaliśmy ich, gdzie oni tam szukają sobie takich miejsc, w których będą sobie przezimować, mogli gorsze czasy, będą mogli pasywny dochód umiejscowić. Napisaliśmy z Tomkiem na moim Twitterze do Macieja Wąsika, czy on wie o tym, że jego podwładni właśnie sprawdzają Panamę jako takie miejsce pasywnego i aktywnego spędzania czasu. Pasywne to jest wtedy, kiedy po prostu kupujesz nieruchomości i je wynajmujesz. Aktywne wtedy, kiedy się po prostu tam przenosisz i tam żyjesz. No więc ja bym się ich zastanowił, taki krótki podręcznik historii Panamy. Powiedzcie sobie w ten sposób, kto rządzi w Panamie tak naprawdę. To jest tak. Powiem taki, że jest to kraj duży, mocarstwo zaczynające się na literę U. I teraz pytanie takie, dlaczego to mocarstwo miałoby wam pozwolić tam mieszkać i nie wydawać was? Tak. Nawet jak będziecie tam na lewych papierach. To taka Jesteście dość. bandą złodziei, po prostu. Będziecie banitami, z bandą złodziei. To dlaczego? Więc wróćmy tego. Więc panowie, żeby do tego nie doszło, Kanał panamski nie da rady. panowie, żeby do tego nie doszło, No będą. Jarek ma wprawę w kanałach, także może myślisz, że teraz panamski opanuje, wiesz. No. Tylko tamtego nie trzeba pogłębiać. Tomku, wracamy do właśnie po to, żeby nie musieli uciekać, będą pompować zagrożenie Tak. tutaj separatyzmem śląskim. Pytanie, co jeszcze? Bo oni, jeszcze pamiętajcie Państwo, 80. rocznica rzezi wołyńskiej. To będzie taka okazja do części pisowców do prób wywołania znaczy takich niepokoi polsko-ukraińskich. Generalnie oni muszą dokonać jakichś prowokacji, muszą przenieść debatę na coś innego niż osiągnięcia polityki PiS. Więc krótko mówiąc, koncepcję bezpieczeństwa i koncepcję tego, jak PiS rozpieprzył polską armię, rozpieprzył polskie wojsko, one nie zostaną zweryfikowane, dopóki nie będzie jakiegoś konfliktu, wojny. W związku z tym na razie im po prostu będą na przykład tłumaczyć, że jest ciężko, bo jest wojna, musieliśmy pomóc Ukrainie, musieliśmy teraz dać im nasz sprzęt, musimy się dozbrajać, dlatego nie ma pieniędzy na to, a na tamto. I to będą takie ich opowieści. I po to, żeby te opowieści były bardziej jeszcze zrozumiałe, dla nich jest potrzebny po prostu tego. Wróg. Tak, wróg, ale przede wszystkim właśnie zagrożenie. Zagrożenie. LGBT już jest poważny problem dla Jarosława. No ty tutaj się przysłużyłeś dużo. No ty Ciężko też. już tych. No No lekarze, i no no, nie przepraszam, jest ale to dobry pomysł. Deweloperzy, ty masz psa w. jeszcze jakieś inne grupy. No Żydów też już za bardzo nie może. No, rewelacyjny jest ten ruch autonomii Śląska. No jest rewelacyjny, wielkie zagrożenie. Niemcy, tak jak państwo wiecie, Niemcy, którzy do tej pory się z nami nie rozliczyli, a teraz jeszcze knują. Nie dość, że nam patrioty złośliwie postawili w Polsce niemieckie wojsko, to jeszcze tutaj chcą oderwać Śląsk od macierzy. Także no, to są te fobie.
gdzie Kaczyński Nie są w sądzie, fobie. że ludzie to kupią. Nie są fobie, tylko to są, drodzy Państwo, to są pomysły Kaczyńskiego, jak zarządzać tego Masz Polakiem. rację, masz rację. To nie są fobie, to są jego pomysły na to, Nie, żeby to jest tak, że to, drodzy Państwo, wydłużyć przecież Jarosław Kaczyński, znaczy okupację nad nami. to jest najgorsze w tym wszystkim, że Jarosław Kaczyński, odwołując się do antysemityzmu, odwołując się do szczucia na LGBT, prywatnie nic do tego nie ma. To jest na zasadzie, sorry, Winnetou, ale biznes jest biznes. Po prostu opłaca się was hejtować. No więc, jak mam to powiedzieć, macie pecha. No, to jest tak, jak Jarosław Kaczyński oburza się, że ktoś mówi do norek, że macie pecha, bo wasze futerko jest po prostu super. No to Jarosław Kaczyński, no co ja mogę poradzić, że was kurwa, w Polsce mój elektorat nie lubi i się opłaca. Przecież dla nich to jest taki elektorat, który jest, on nie jest duży w Polsce, ale on jest kilkuprocentowy. To jest taki elektorat, który właśnie, dla którego się w 2020 roku uciekł Jarosław Kaczyński, czyli to jest taki elektorat, dla którego koncepcja właśnie, że oto tutaj bardzo różowy Rafał Trzaskowski, bo co to, przecież co to za facet, który jest tak ostrzyżony, tak wygolony, kurczę, tą brodę ma przystrzyżoną po prostu zawsze. Języki zna, Ja wiesz. się mówię, że jeszcze mówi kilkoma językami, taki laluś, i on chce nam tutaj to LGBT sączyć, nasze dzieci chce uczyć masturbacji po prostu w przedszkolach. To takie teksty tam chodziły. Jak potem państwo ponagrywali ten jad, który oni sączyli przez TVP, potem były z tym masturbacją, to po prostu leciało od zwolenników PiSu, którzy tam były dziennikarze, były kamery, i taka babcia tam właśnie krzyczała, a niech ciebie tylko uczy. Patrzyłem, nie wierzyłem, o co ona mówi z tą masturbacją. No i sprawdziłem, potem się okazało, że to były to właśnie tezy lansowane przez TVP. No a potem jeszcze rzucili się na Żydów, to znaczy przylepili. To bardzo taka delikatna, i to robiło TVP Jacka Kurskiego, co właśnie, jak powiem wtedy, no ja też właśnie byłem tym pierwszy, który komunikat autował Jacka Kurskiego, no że on przecież w sumie to z pochodzenia jest Żydem, i to po linii kobiecej, czyli po linii Halachy, czyli takim stuprocentowym, bo tak to się używa przez tych takich ortodoksyjnych Żydów, którzy uważają, że tylko ci, co tam właśnie po linii kobiecej, bo ci, co po linii męskiej, to już gorzej. No i tak to sobie chodzi. No Jacek Kurski oczywiście nie miał to w czterech literach, że z tego mogą być kiedyś jakieś tragedie. Bo potrzeba było zmobilizować elektorat dla Andrzeja, czyli właśnie, żeby te takie tłuki ciemne, gdzie tam on tam przychodził, no przecież. Wiesz, te awantury wtedy, pokazywanie, dlaczego w Polsce jeździ uzbrojona ochrona izraelska z wycieczkami dziecięcymi, to takie wyciąganie tych tematów, które funkcjonują na całym świecie po cichu, porozumienia między służbami, a u nas to szanowni państwo, to. Ale to jest jeszcze na przykład narracja, bo to ludzie nie pamiętają. Narracja. Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy w Polsce. Jeszcze raz, drodzy Państwo, no, jaki trzeba być mieć zryty beret, żeby takie rzeczy gadać. Prezydent to mówił. Tak. Właśnie to był ten pomysł, do jakiego elektoratu oni się uciekali, do takiego elektoratu właśnie najbardziej prymitywnego. I kiedy myśmy tutaj na Tomek wymyślił mnie i Piotrowi Tymochowiczowi temat do zrobienia, właśnie żebyśmy się zajęli tym antysemityzmem PiSu. Mówię, powiem szczerze, trudno było mnie przekonać, ale w końcu mnie przekonał, że to jest ważny temat. I powiem Państwu, że to było trafienie w dziesiątkę, bo ledwo skończyliśmy emitować tą audycję, to pani Joanna Lichocka, bez odnoszenia się do nas, po prostu zaczęła pisać, że to niemożliwe, aby w Polsce ktoś próbował zarabiać na głosy antysemitów, ponieważ to jest bardzo niewielki odsetek. No to ja w takim razie, drodzy Państwo, ja miałem kiedyś takiego przyjaciela, już niestety nie żyje. Przyjaciel miał imię i nazwisko bardzo obco brzmiące, ale to nawet nie to było powodem tego, że wzbudzał agresję. On po prostu wyglądał jak kopia Żyda z tych niemieckich przedwojennych plakatów. Po prostu miał nos jak stąd do Ameryki z powrotem, brodę po prostu. No i po prostu był ciemny. No i to powodowało, drodzy Państwo, że po prostu na początku lat 90. po prostu, jeszcze w pierwszej połowie, ja tam byłem nastolatkiem, on był 40-latkiem jakimś, no po prostu to powodowało, że miał niewypalony język. Na szczęście umiał się bić, tak? Dobrze. Tak, to było
Szczęście w nieszczęściu to było to, że się chłop umiał bić. I to właśnie, drodzy Państwo, wtedy to właśnie było. Ile razy ja słyszałem, drodzy Państwo, w różnych częściach Polski, od Podlasia do Czerwionki na Śląsku, klękaj Żydzie. Natomiast i były, że tak powiem, właśnie zawody MMA, takie prywatne. Powiem szczerze, byli generalnie, nie było tam żadnej tragedii, to znaczy właśnie Wojtek przez to, że się umiał bić, to sobie to radził. Od pewnego momentu miał też moją pomoc, aczkolwiek nie powiem, że byłem entuzjastą tych sportów ekstremalnych. To w każdym razie, właśnie jak słyszałem, właśnie to wtedy miałem właśnie kontakt z tym elektoratem, co do którego PiS sobie drąży. I którego PiS uważa, że nie ma w Polsce. No jest. No, natomiast właśnie przez lata ten elektorat był zaganiany do ciemnicy. Natomiast PiS właśnie takimi wstawkami, że prezes telewizji puszcza tekst, że konkurent Andrzeja Dudy będzie rozdawał mienie Żydom, które im się nie należy. Polskie mienie, polskie majątki. No drodzy Państwo, no. Wiesz, dawanie pieniędzy Bąkiewiczowi i tym podobnym, no o czym. Nie, no to jest, to, to są, to, to, przecież to, to są właśnie kolesie, którzy bawią się, przecież Bąkiewicz promował Sumlińskiego. Sumliński bawi się hasłami typu żydowski rozbiór Polski. Jego filmy są usuwane z YouTube właśnie za szerzenie antysemityzmu pod tym kątem. Jest to facet, który po prostu stara się prowokować społeczność żydowską polską do tego, żeby potem się przedstawiać jako ofiara żydowskiej agresji i w ten sposób po prostu naciągać naiwnych na swoje produkty no, bardzo podłej jakości. I to są takie właśnie rzeczy, które też Jarosław Kaczyński chce wykorzystywać w makroskali, czyli teraz będzie tak, będą zwalczali, no jestem ciekaw, drodzy Państwo, na pewno to nie jest ostatnia pomoc, której Rosja udzieli. Rosja będzie chciała w Polsce zadymy, dlatego że zadyma w Polsce im się po prostu opłaca, więc powiem tak, drodzy Państwo, w 1918 roku Rada Regencyjna oddała władzę Józefowi Piłsudskiemu pod warunkiem zachowania demokracji, po to, żeby nie było, nie dlatego, że on był autorytetem, tylko dlatego, że był konsensus co do tego, że Nowa Polska musi być demokratyczna, a on był naprawdę bardzo popularnym politykiem wtedy, najpopularniejszym. Jego sława nie brała się stąd, że on bardzo dużo zrobił dla niepodległości Polski, ale miał najlepsze PR, po prostu. Był rewolucjonistą, był socjalistą. Socjaliści wtedy byli w cenie, więc powiem tak, no, był relatywnie przystojny, relatywnie wysoki, bo w tamtym czasie wzrost ponad 1,70 m oznaczał, on miał tam bodajże chyba 174, to był relatywnie, zaliczał się wtedy do, tak jakby teraz miał 1,85 m, 1,87 m, to tak, do takich, tak to wtedy wyglądało, więc był po prostu bohaterem ulicy. Natomiast w 1926 roku część polskich mężów stanu bała się, że jeżeli postawią się Piłsudskiemu, zrobi się wojna domowa przedłużająca się, to Polska może stracić niepodległość, bo się ościenne kraje ruszą i ustąpili mu. No, czas pokazał, że zrobili fatalnie. Czas pokazał, że lepiej było jednak się postawić, lepiej było bronić wartości demokracji. Jarosław Kaczyński, który dobrze zanalizował historię, mam wrażenie, że chce szantażować Polskę i Polaków tym, że nie odda władzy i będzie właśnie dokładnie liczy na taką samą efekt paraliżujący, jaki był właśnie w 26 roku, że on będzie gotowy do tej walki, że on będzie gotowy do tego, żeby nie pomny na to, że Polska jest właśnie przy wojnie, nie pomny tego, będzie dążył do konfrontacji. Natomiast ja będę, posługując się też argumentem historycznym, pokazując, że niestety, ale Polska Jarosławowi Kaczyńskiemu musi zostać odebrana. Prosto. Jeżeli nie będzie chciał jej oddać w sposób demokratyczny, nie będzie chciał przeprowadzić demokratycznych wyborów, jeżeli będzie je sabotował, jeżeli będzie próbował je fałszować, to trzeba będzie odebrać to w taki sposób, w jaki to będzie możliwe. Tomku? Znaczy, ja jestem przekonany, że ten plan Kaczyńskiego spali na panewce, a to po prostu dlatego, że już tutaj nie ma tych ludzi, którzy to wykonają. Przesadnie liczy na służby. Służby już przestawiły wajchę.
To, o czym żeśmy Państwu kiedyś mówili, że służby przestawią wajchę, służby zawsze przestawiają. I w tej chwili służby widzą, że Kaczyński no, robi źle dla Polski. Kaczyński robi źle i w momencie, kiedy on wyda polecenie, które to polecenie będzie już takie konfrontacyjne, już, to po prostu okaże się, że nikt go nie posłucha. No dlatego się boi, on też to rozumie, że nagle wyjdzie, bo będzie musiał powiedzieć sprawdzam i zostanie, mówiąc brzydko, sam. Wtedy zobaczy, że mu się zmieni ochrona, są inni ochroniarze, bo to tak się z reguły odbywa. I to wszystko, powiedział pan już, pan nigdzie, nigdzie dzisiaj, panie prezesie, nie jedzie, bo dzisiaj już nie potrzeba. I tak to będzie wyglądało. Ja wiem, że on teraz będzie wył, latał, znowu będzie tu coś próbował, nie wiem, zrobić może jeszcze, nie wiem, poczwórny, nie wiem, pierścień ochronny, to nic nie da. Ci ludzie tak samo z pana ochrony i wszyscy widzą to, co pan robi. To widzi większość Polaków. A ta grupa, do której pan się odwołuje, ona zwyczajnie, to jest ta grupa, to jest ta część społeczeństwa, która jeszcze najgorzej przez pana ucierpi. Bo na kryzysie najgorzej ucierpi właśnie ta grupa, którą panu się wydaje, że pan będzie używał do terroryzowania nas wszystkich. Nie, pan ich wszystkich skrzywdzi, bo my damy radę, reszta, wie pan, ta mniejszość 80%, bo tak to można spokojnie liczyć tutaj nas wszystkich. Powoli poradzimy. Teraz tylko chodzi o to, żeby to było jak najszybciej, żebyście nie zdążyli już tak nakraść, bo wy z każdym dniem okradacie nas. Okradacie i robicie, że będziemy dłużej wychodzić z tej zapaści. Na tym to polega. Dlatego apeluję znowu do opozycji, nie róbcie tych jakichś spotkań, które nic nie robią po to tylko, żebyście zaspokajali swoje ambicje. Skonsolidujcie się i tutaj Tusk ma rację. Punkt pierwszy, odsunąć PiS od władzy. Później usiądźcie z pewnością adekwatnie do tego, co sobą reprezentujecie, będziecie mogli rozmawiać. Zacznijmy od tego, że Świetnie pan poseł Wypij, który mówi o tym, że potrzeba wymiany tych elit. I zobaczycie, że tak będzie. No wiem, że Kaczyński denerwuje, ale tak będzie. znaczy nie ma, czy powiedzmy nie, potrzeba elit, bo to, co reprezentuje sobą PiS, to nie są żadne elity. Więc my tutaj wskazaliśmy dwa kierunki, z których się można spodziewać, że PiS będzie szukał po prostu zadymy. Natomiast pewnie jeszcze Jarosław będzie nadal myślał teraz, będzie znowu szukał tych złych ludzi, którzy na własną zgubę wynoszą do nas jego ściśle tajne plany, które ma. Szanowni Państwo, Historia na Weekend to jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Drodzy Państwo, to jest materiał Zdrajcy z Katynia, o ludziach, którzy kupili sobie życie w zamian za zdradę. Pewnie gdyby więcej osób wiedziało o tym, że alternatywą jest śmierć, no to pewnie by tych zdrajców było więcej. Natomiast oni też byli wytypowani w jakiś tam sposób. Janek, ty miałeś taką fajną sytuację w życiu. Pamiętasz, kiedy właśnie ten twój kolega Wojtek został sam w knajpie i tam widziałeś, że będzie zadyma i było bardzo dużo ludzi. To Pamiętasz? było, to, znaczy I to było. musiałeś wrócić tam do niego, Znaczy bo... nie musiałem, właśnie na tym polegała cała zabawa. Tutaj nawiązuję do takiej jednej z historii z Grudka Mazowieckiego, gdzie Wojtuś jak zwykle znalazł skinów. Czy skini jak zwykle znaleźli po prostu od Wojtusia na Grudku, w Grudku Mazowieckim. Tam był jakiś mistrzostwa Mazowsza w szachach. No i tam był taki właśnie pan, no i było właśnie, złapał go za łapę i wypiłeś Żydzie piwo, to wypierdalaj. Więc ja tylko tam usłyszałem od Wojtka wtedy, żeby wziął młodego wziąć i zabrać stąd. Młody to miał 10 lat wtedy, mały Jasio, który dziś już ma ponad 30, 34 będzie miał w tym roku. I żeby zabrać Jasia stąd, bo to się będzie działo zaraz.
No i właśnie wyprowadziłem Jasia, no i tak policzyłem tych panów, no to takich było około 20, wszyscy tacy łysi i zdeterminowani. No ale właśnie się wróciłem do Wojtka, żeby mu tam przykro nie było i samemu, i się ucieszyłem, że, bo to był ogródek, że Ale Jasia. ciężko się wracało, nie ciężko się wracało do Ciężko się tam. wracało, bo to, drodzy Państwo, to matematyka robi swoje, no. Natomiast nawet taka dosyć tego, natomiast się ucieszyłem, bo panowie nie weszli jeszcze do ogródka, w związku z tym udało mi się zająć strategiczną pozycję przy bramce, co bardzo utrudniało, jakby ująć, realizację przewagi liczebnej. Natomiast oczywiście tego, natomiast w pewnym momencie padła świetna komenda, bo ja tak stojąc, bo oni mówią, że chcieliby przejść, a ja mówię, że może jednak byśmy zostawili ich samych. Jakoś tak bardziej tego, no więc on mówi, że w sumie to jest świetny pomysł, może oni wyjdą i załatwią to między sobą. No i tak żeśmy uzgodnili taką wersję, że panowie wychodzą, no i Wojtek wyszedł, stanął, panowie zrobili kółko, ale ten pan tak zaczepiał Wojtka, nagle zrozumiał, że on ma zostać sam na sam z Wojtkiem i koledzy łysi są generalnie zwolennikami teorii jeden na jeden. I tak popatrzył Charakternie. i zaczął uciekać. No więc jak zaczął uciekać, to Wojtek rzucił, chodź, dopijemy piwo. No to wrócił się do tego i panowie potem przyszli, postawili nam piwo. Okazało się, że panowie łysi też są zwolennikami szacunku dla odwagi. Więc skończyło się pokojowo prawie, że, bo jeszcze pan rzucił, że no, ale gdybyś go uderzył wtedy, zamiast tam gadać, no to byśmy z tobą inaczej pogadali. Wojtek mu rzucił, chodź na rękę. No i potem się okazało, że tam stały stado skinów i jeden Wojtuś no, nie znalazł się tam silny na rękę Wojtusia. I potem padło hasło, jak trenujesz ręce? Drodzy Państwo, odpowiedź brzmiała, nie chciałbyś wiedzieć. I to była moja odpowiedź. Drodzy Państwo, to już takie No, żarty młodzieżowe. Natomiast historia, którą lubię. z tymi zdrajcami jest taki dylemat, wiesz, ci ludzie. No byłoby ich więcej, no, to jest, wiesz, no, to wracać się to w sytuacji właśnie zostać się na miejscu, kiedy jest pewna czapa, to zawsze jest słabo, no, póty życia, póty nadziei. No w każdym razie pewnie byłoby ich więcej, gdyby wiedzieli, czym się skończy, ale to oczywiście moja opinia. Natomiast zemsta Hitlera na Habsburgach, o tym, że część Habsburgów wybrała sobie Polskę na ojczyznę. Bardzo mało znany epizod, nie wiadomo dlaczego w polskich podręcznikach nie ma o tym. I ci Habsburgowie po przegranej Polski w 1939 roku nie chcieli podpisać Volkslisty, nie chcieli się zrobić obywatelami Wielkiej Rzeszy, czym doprowadzili Führera do szału. I Führer rozpoczął tam z nimi takie działania, że między innymi część z nich zapakował do obozów koncentracyjnych. Natomiast no, ta polskość Habsburgów skończyła się w 1945 roku, kiedy no, nowa sowiecka Polska sobie nie życzyła już takich arystokratów w Polsce. Zresztą trudno byłoby im tam, gdzie bo wszystkie ich dobra zabrali. Drodzy Państwo, oprócz tego w tym numerze naprawdę wiele ciekawych tekstów. Czerwoni zbóje, to właśnie o sowieckiej partyzantce. Kradzieże, grabieże, picie alkoholu, seks były głównymi zajęciami sowieckich partyzantów, tak, drodzy Państwo. Część z nich nawet trudniła się napadami na polskich chłopów i wysyłaniem aprowizacji do Moskwy. Tak było dobrze, że jeszcze kontyngenty żywnościowe z tego, co zrabowali, wysyłali. Historia na weekend, redaktor naczelny Aleksander Piński. Koniecznie zawitajcie na kanał Olka, drodzy Państwo. To jest kanał niepolityczny, ale na pewno Was zaskoczy, ile ciekawych rzeczy z historii i z ekonomii i też z nauk społecznych nie wiedzieliście. To jest, drodzy Państwo, zupełnie innego rodzaju dziennikarstwo niż to, które my robimy z Tomkiem. To jest dziennikarstwo, z którego bardzo dobrze byłyby tam politycy i ludzie, którzy mają wpływ na kształtowanie rzeczywistości, wiedzieli, bo jest to tam rzetelna wiedza, której brakuje ludziom. Tak jak mówię, gdyby ludzie wiedzieli, to zapraszam z kolei na kanał Jan Piński Historia, kim był Józef Piłsudski, co robił, dlaczego zlecał, że zlecał zabójstwa przeciwników politycznych, że zlecał więzienie opozycji tylko za to, że była opozycją i chciała się zjednoczyć. Drodzy Państwo, dzisiaj Jarosław Kaczyński i jego miniony wspierają podzieloną opozycję. Józef Piłsudski, jak mu się opozycja chciała utworzyć jedną listę, to po prostu zapakował tych 12 tam ludzi do więzień, bo że nie będzie czegoś takiego jak jedna lista. Więc to jest dzisiaj zabawne, jak ludzie, którzy
no, wydawałoby się, mają jakąś tam wiedzę historyczną, nie wyciągają wniosków. Jest zabawne o tym, jak Rafał Ziemkiewicz, główna prostytutka Jarosława Kaczyńskiego, czyli facet, który rozmienił swój talent na drobne. Bo ja, drodzy Państwo, ja mówię, że ja najbardziej piętnuję tych, którzy mogliby funkcjonować i zarabiać duże pieniądze, relatywnie duże na swoim talencie, nie musząc się kurwić. Ja mówię o właśnie Zienkiewiczu, o Krzysztofie Stanowskim, o Robercie Mazurku. To są ludzie, którzy zostali takimi luksusowymi call girl PiSu, którym się wydaje, że tego nie widać. Im się wydaje, że mogą ludziom, mają państwa za kretynów. Oni uważają, że jak tego nikt nie powie, nikt nie nazwie po imieniu, to tego się ludzie nie dowiedzą, nie domyślą. Tego nie rozumiecie, my tego nie rozumiemy, nie. Nie, no to jest takie, drodzy Państwo, to jest takie, że musi być pierwszy, kto weźmie i stłucze szybę. No więc my tłuczymy z Tomkiem tą szybę i pokazujemy, że to są ludzie. Tak jak ja zawsze mówię, jaka jest różnica między dziennikarzem Mazurkiem, który pracuje dla PiS-u? Otóż dziennikarz Mazurek w tygodniku Wprost w 2008 roku zarabiał 6 tysięcy złotych jako współpracownik działu krajowego, którym kierowałem, a dziennikarz w tygodniku, przepraszam, w Gremi Media, dziennikarz Robert Mazurek, znaczy wtedy to nie była Gremi Media, to była Presspublika, potem ją to kupił Hajdarowicz, ale on, Hajdarowicz, że tak powiem, zastał tą umowę Mazurka na miejscu. No to dziennikarz Mazurek już w Presspublice kierowanej przez ludzi pisowskich, chociaż to była w 51% spółkę z zagranicznym inwestorem, ale 49% miał tam Skarb Państwa i zagraniczny inwestor wymienił całą kadrę pod PiS zarządczą. No i właśnie tam były genialne pieniądze. No i właśnie te pieniądze to właśnie to dziennikarz Mazurek zarobił 25 tysięcy, podobnie jak dziennikarz Rafał Ziemkiewicz. I oni wtedy już dotrzeli do wniosku, że bycie z PiS-em jest po prostu opłacalne finansowo. Ja wiem o tym, że jest opłacalne, bo oni też mi proponowali pieniądze wielkie. Natomiast ja tutaj mówię zawsze, że to nie ja jestem taki cnotliwy, tylko że w przeciwieństwie do nich, to mój werbunkowy powiedział mi, co ja mam robić za te pieniądze. Drodzy Państwo, ja tak oczyma wyobraźni zawsze mówię, że gdyby on był kulturalny i powiedział mi, że nie, to jest normalna praca dziennikarska, słuchaj, idź i rób. Wszedłbym, dostałbym tę pensję po tam 30 parę tysięcy miesięcznie przez parę dni, przez parę tygodni i potem by mi kazali dopiero wykonywać te polecenia, no to ja myślę, że tak, że ja bym zaczął usprawiedliwiać. Teraz stawki wzrosły. No tak, ale mówimy tak, drodzy Państwo, mówimy o sytuacji sprzed, Rany Boskie, sprzed 17 lat. Mówimy o sprawach 17 lat, mówimy o grudniu 2006 roku, o tego, więc mówimy o takiej. Mają teraz nieograniczone fundusze, naprawdę, szanowni Tak, państwo. ale wtedy dawali takie gigantyczne pieniądze, jeszcze nie dawali je nie dla mnie, tylko dawali je też dla tak zwanych moich ludzi, czyli dla ludzi, którzy ze mną pracowali w tygodniku Wprost. I to były właśnie te pierwsze takie po prostu gigantyczne psucie dziennikarzy właśnie kasą, której nie ma na rynku, no bo nie ma takich pieniędzy na rynku. No. Te właśnie pensje po 25, 30 parę tysięcy złotych, to PiS wprowadził właśnie w tych swoich mediach. No bo ja dzięki tej propozycji PiSu, co prawda nie dostałem aż takiej podwyżki, ale dostałem od Marka Króla wtedy i od tej dostałem dużą podwyżkę. I właśnie wtedy właśnie zacząłem zarabiać duże pieniądze właśnie w dziennikarstwie, no bo był popyt, miałem umowę, mogłem się zlewarować. I to było właśnie to, co PiS wymyślił wtedy. Pensje akurat wtedy do 2008 roku były akurat wysokie w dziennikarstwie, ale nie aż tak wysokie, bo to dopiero od 2008 nastąpiło załamanie na rynku. A PiS po prostu licytował bardzo wysoko, bo nie płacił swoimi pieniędzmi. Oni po prostu chcieli mieć. Ja właśnie się śmiałem zawsze, że gdybym wszedł, gdybym nagle zaczął dostawać te przelewy, to podejrzewam, że wtedy następuje ta redukcja dysonansu poznawczego. Człowiek patrzy na Jarosława Kaczyńskiego i widzi mądrego, elokwentnego męża stanu, zatroskanego po. Ja już prawie czuję to, Tomku, że gdzie następuje to przekręcenie po prostu tego. Ja się dobrze, naprawdę jestem wdzięczny świętej pamięci temu, no co prawda żyje akurat, jeszcze akurat prezes spółki Skarbu Państwa, wtedy z PiS, który też to proponował, ale akurat ten polityk PiS, który oferował to zginął w katastrofie smoleńskiej, ale on był szczery. Tak.
On był szczery i on proponował, mówi na zasadzie, co koniecznie potrzeba. I tutaj było jasne, po prostu redagować pod telefony. I to jest to, co robi PiS z mediami. Oni to wszyscy są nam na krótkiej smyczy. Notabene potem, drodzy Państwo, oni sobie uważali, że ja jestem, że tak samo musi być zbudowana na przykład moja relacja z panem mecenasem Giertychem. I oni byli załamani, że Pegasus, który zainstalowali panu mecenasowi Giertychowi, nie potwierdził tego, w jaki sposób oni sobie wyobrażali te relacje, że to po prostu wszystko im się zawaliło. To wszystko To przecież. musiało tak działać, koniecznie innej możliwości nie ma, tak. Nie, to właśnie oni zawsze uważali, że te wszystkie układy są tak jak u nich. To znaczy, że Muszą jest. być kompromaty, musi być jakieś bagno, jakieś dno i Nie, muszą no być przecież takie. to muszą być przede wszystkim zachęty finansowe, że muszą być istnieć jakieś po prostu, że musi istnieć korupcja, że musi istnieć po prostu jakiś system w rodzaju właśnie heheszek i tego typu rzeczy, zróbmy coś złego, wiesz, i ha, ha, ha. Właśnie to jest to, drodzy Państwo, że Jarosław Kaczyński tym Pegasusem, to myślę, że on był strasznie depresyjny, ten Pegasus, dla niego zainstalowany na paru tych, bo on otrzyma wyobraźnię, wiedział, co u niego by dowiedział się Pegasus na jego temat, gdyby u niego był. I on myślał, że to samo będzie u Giertycha, to samo będzie u Brejzy, że on po prostu będzie tak jak ten taki omnipotentny człowiek, który zassa całą wiedzę i będzie wszystkimi rządził, bo będzie miał na nich te największe tajemnice. I potem się okazało, że krótko mówiąc, że chłop ma generalnie większy problem niż myślał, bo myślał, że wszyscy mają takie problemy jak on, a się okazało, że on jest. Że jest jednak w miarę wyjątkowy, że co prawda jest parę takich osób, które ma podobne problemy, ale wszyscy akurat byli w jego partii, z jego partii, bo drodzy Państwo, na samym końcu, zobaczycie, wspomnijcie nasze słowa, na samym końcu okaże się, że najbardziej poszkodowanymi przez Pegasusa to są członkowie partii Prawo i Sprawiedliwość. My nie żartujemy. Chodzi o posłów tej partii, senatorów tej partii, to się okaże, że tam Pegasus był w użyciu znacznie częściej niż gdzie indziej, ponieważ I Jarosław. atak na środowisko LGBT po prostu wyjdzie im bokiem, naprawdę wyjdzie im bokiem. Już dobrze, drodzy Państwo. Już. Jak już się zastanawiam, drodzy Państwo, mam taką zasadę, że jak się zastanawiam, czy żart, który przychodzi mi do głowy, jest dopuszczalny, to go nie wypowiadam na głos. To jest taki, drodzy Państwo, taka zasada, którą właśnie stworzyłem. Do zobaczenia. A jeszcze zapraszamy na portal wieści24.pl. No, wpadnijcie tam Państwo do nas. No. Im więcej was na wieściach24.pl, tym bardziej Jarosław jest zdenerwowany. Szczególnie mu się nie podoba materiał o prawie 900 aferach PiS-u. Też zapraszamy. I Państwu mówimy do zobaczenia.